Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj bardzo szybko chcę z Tobą porozmawiać na temat Twojej wiary w siebie. Skąd się bierze ten brak wiary, jak sobie z nią poradzić i przede wszystkim jak wreszcie zacząć wierzyć w siebie. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynamy! No właśnie, dlaczego nie masz wiary w siebie? Dlaczego w siebie nie wierzysz? Czy co, urodziłeś się już bez tej wiary w siebie? Urodziłeś się patrząc na siebie gdzieś tam jako człowieka, gdzieś na dole, człowieka, któremu nic się w życiu nie uda, człowieka, który nie jest w stanie osiągnąć swojego życia marzeń? No nie, prawdopodobnie inni ludzie gdzieś w Twoim dzieciństwie, czy później w okresie rozwoju wmówili Ci właśnie to, że nie jesteś w stanie czegoś osiągnąć, że się do czegoś nie nadajesz, że nie masz szans, żeby być w życiu szczęśliwym. Kto to zrobił? Ja pamiętam, jak byłem w szkole i miałem dobre oceny, radziłem sobie, bo łatwo mi przychodziła ta nauka, inne dzieciaki mówiły, o kujon, mimo tego, że nie robiłem nic takiego, normalnie po prostu dobre miałem oceny, radziłem sobie z tym, ale było, o kujon, o Krzysztof Król znowu się zgłasza, bo coś wie, innych to wkurzało, że ja radziłem sobie lepiej niż oni, dlatego chcieli mnie sprowadzić do swojego poziomu. A co się dzieje na przykład w komentarzach, gdzie masz hejterów na internecie, czy na Facebooku, YouTubie, czy na innych portalach, skąd oni się biorą i dlaczego to robią? Bo właśnie, jeśli ktoś gdzieś wyjdzie ponad zwykły standard, ponad to średniactwo, od razu muszą próbować sprowadzić go do swojego poziomu. Nie chcą sami pójść do góry, tylko próbują sprowadzić kogoś na dół. I może tak właśnie ciebie inni próbowali sprowadzić przez dłuższy czas na dół. Zastanów się nad tym. No i dlaczego nie wierzysz w siebie? Przecież tak naprawdę w coś wierzysz. Każdy z nas w coś wierzy. Tylko możesz albo wierzyć w to, że ci się nie uda, albo wierzyć w to, że ci się uda. Możesz wierzyć w to, że jesteś beznadziejny, nieudacznik i tak dalej, albo możesz wierzyć w to, że jesteś super gościem czy dziewczyną, który poradzi sobie z różnymi wyzwaniami twojego życia. Więc tak czy siak w coś wierzysz. Dlaczego zatem czasem w życiu, a może i często w życiu, wybierasz właśnie tą złą ścieżkę braku wiary w siebie? Dlaczego obniżasz sam swoją samoocenę? Zastanów się na jedną rzecz. Jakbym przyszedł z przyszłości, albo nawet ty sam przyszedłbyś do siebie z przyszłości, powiedzmy, że za 10-50 lat wynajdują maszynę do podróżowania w czasie i przychodzisz do siebie z przyszłości i mówisz sobie, wiesz co, Marek, Tomek, Ania, wiesz co, uda ci się to w życiu, dasz radę, stworzysz fantastyczny biznes, będziesz mieć super rodzinę. Zastanów się, jakie decyzje byś teraz podejmował. Jakie decyzje, jeśli byłbyś pewien na 100%, że ci się uda? Jak wyglądałoby twoje życie? Ile oczekiwałbyś od tego życia? Więc co za problem, żebyś przyjął już tego typu sposób myślenia? Co za problem? Żebyś zaczął po prostu wierzyć w to, że ci się uda. Bo co się stanie, jak przegrasz? Co się stanie, jak ci się nie uda? Co się stanie? Nic się nie stanie tak naprawdę. Nic się nie stanie. Po prostu spróbujesz czegoś się nauczyć i będziesz mógł spróbować jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Bo kto ma wierzyć w ciebie, jak nie ty sam? Ja mam w ciebie wierzyć? Co to ma być w ogóle? Kto ma wierzyć? Rodzice mają w ciebie wierzyć? Inni ludzie? Obcy ludzie jacyś? Nie wiem, liczysz na to, że ludzie na Facebooku będą ci dużo lajkować zdjęcia? Co to ma być? Ty sam musisz uwierzyć w siebie. To ty sam jesteś tak naprawdę jedyną osobą, która jest w stanie uwierzyć w ciebie. Jeśli ty uwierzysz w siebie, to wtedy inni ludzie być może też przyjmą tą wiarę. Natomiast jeśli ty tego nie zrobisz, nigdy nie zrobi tego za ciebie. Problem polega na tym, że większość ludzi zachowuje się jak taka mała pipka, że po prostu boją się, o, bo mi się nie uda, o, bo dziewczyna się na mnie krzywo popatrzy, o, bo biznesik mi nie wyjdzie i ja nie dam rady, o, bo nie znajdę już nowej pracy. Co to ma być w ogóle takie myślenie? Co to ma być? Dlaczego sam czy sama siebie ograniczasz takim głupkowatym myśleniem? Przecież życie na tym właśnie polega. Nie wszystko ma nam się udawać. Nie wszystko nam się uda, ale chodzi o to, żebyś przynajmniej te 51% czasu dawał radę. I musisz być przygotowany na to, że będą porażki. Dla mnie na przykład w życiu 3 razy bankrutowałem i wiesz co? Za każdym razem, każde następne bankructwo dawało mi coraz większą pewność siebie, bo wiedziałem, że jestem w stanie podnieść się ze wszystkiego i teraz już się niczego nie boję, bo wiem, że za każdym razem, nawet jeśli teraz straciłbym wszystko, jestem w stanie zbudować to od nowa. I na tym właśnie polega cała wartość tych porażek, że umiesz się od nich odbijać i później coraz mniej boisz się tego, żeby działać. Coraz mniej już ci zależy na tym, żeby cały czas wygrywać. Później już zaczynasz rozumieć, że w życiu, żeby wygrać, to trzeba ileś razy przegrać, trzeba się nauczyć cały czas. I na tym właśnie polega życie. Co jest natomiast najważniejsze, to jest właśnie to, że później ta wiara w ciebie, ona się potęguje. Bo im więcej razy próbujesz, tym więcej razy ci się będzie udawać, statystycznie po prostu. Będzie ci się udawać, więc coraz bardziej będziesz wierzył w to. A im więcej razy będziesz w stanie podnieść się z jakiejś porażki, to tym mniej będziesz się tego bał. Więc to się nawarstwia, potęguje, buduje twoją pewność ciebie i buduje fantastyczne życie właśnie dla ciebie. Tylko musisz przestać wreszcie się bać. Przestać myśleć cały czas, że jutro wszystko się zmieni. Ludzie wyznają jutryzm. Jutryzm, czyli zrobię wszystko jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok. To wiesz co?
Ja podpiszę z tobą umowę. Podpiszę z tobą umowę, że jutro dam ci 1 000 000 zł. Podpiszę z tobą taką umowę i będziesz przychodził do mnie, a za każdym razem będę mówił jutro, napisane jest w umowie jutro, przyjdź jutro. Przyjdziesz za tydzień, powiem ci przyjdź jutro. I tak aż do końca twojego życia. Właśnie tak działa jutryzm. Tak działa jutryzm. Zamiast zacząć działać wreszcie i żyć tym twoim życiem, ty po prostu przekładasz wszystko na później. Więc jeśli chcesz zacząć działać, pamiętaj o tym, że w najbliższą niedzielę o 17:00 poprowadzę dla ciebie darmowe szkolenie. Będziemy ten temat rozwijać, właśnie żebyś przestał cały czas siebie oszukiwać. Żebyś przestał cały czas marnować swoje życie. Żebyś zaczął wreszcie żyć tym życiem na maksa. Więc tu znajdziesz link w prawym górnym rogu, ewentualnie pod tym filmem. Zapisz się od razu, odbierz to darmowe zaproszenie na szkolenie i widzimy się właśnie. Jeśli spodobał ci się ten film, udostępnij go swoim znajomym, daj łapkę w górę, napisz komentarz, bardzo nam pomożesz. A ja się na dzisiaj z tobą żegnam, więc trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!